Dziękujemy Bogu i Ojcu, Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze modląc się za Was, słysząc o Waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o miłości ku wszystkim świętym. List do Kolosan, 1:3-4. Napełnieni pełnym poznaniem Jego woli. Dzięki wiernej służbie Epafrasa wierzący w Kolosach otrzymali dobrą nowinę o łasce Bożej i stali się uczniami Pana naszego Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł nie znał tych chrześcijan osobiście, ale mógł ich polecić na wiele sposobów, ponieważ przynosili owoce i wzrastali. Ci wierzący są dla nas dzisiaj przykładem. Dla Pawła było oczywiste, że na horyzoncie pojawiają się poważne zagrożenia dla Kolosan. Jednak zanim zacznie się za nich modlić, dziękuję Bogu Ojcu i Panu naszemu Jezusowi, odnosząc się do ich wiary, miłości i nadziei. Paweł polecił siebie i tych drogich chrześcijan Bogu. To, abyśmy i my tak chcieli zrobić i tak chcieli robić, jest dla nas kolejną ważną lekcją. Ponieważ byli pewni ludzie, którzy próbowali błędnie uczyć chrześcijan z Kolosów, próbując oderwać ich od fundamentu, który położył Epafras. Paweł podkreślał skarby, które już posiadali w Chrystusie. Nie tylko uczył ich prawdy, ale również żarliwie modlił się za nich, aby mogli naprawdę uchwycić się absolutnej wystarczalności Chrystusa, napełnieni pełnym poznaniem Jego woli. Paweł modlił się, aby wierzący nie byli wypełnieni niczym innym, jak tylko Bożą wolą, przez nią kontrolowani. Co za kontrast z tym, co niektórzy błędni nauczyciele próbowali robić i zrobić, narzucając zasady i zarządzenia. Apostoł Paweł modlił się również o właściwy stan duchowy, duchowe zrozumienie, aby wzrost miał miejsce i trwał. W tym procesie wzrostu osoba i dzieło Chrystusa będą stawały się coraz cenniejsze. Dlatego Paweł kładł tak duży nacisk na Chrystusa i deklarował Jego pierwszeństwo w przesłaniu Ewangelii. W stworzeniu, w odkupieniu, w Kościele i w swojej własnej posłudze. Ponadto od samego początku Paweł odnosił się do łaski Bożej jako źródła naszego zbawienia i chodzenia i dostarczania właściwego motywu dla duchowego wzrostu. Także w tym czasie nie możemy obejść się bez jednego ani drugiego. Dziękujemy Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze modląc się za Was, słysząc o Waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o miłości ku wszystkim świętym. List do Kolosan, 1:3.